A w Sosnowcu odbył się ingres księdza biskupa Artura Ważnego do Bazyliki Katedralnej. Ksiądz biskup Artur Ważny został ustanowiony ordynariuszem diecezji sosnowieckiej przez papieża Franciszka w uroczystość świętego Wojciecha, głównego patrona Polski. Dzisiaj kanonicznie objął diecezję sosnowiecką. Dziś Bogu zawierzamy, a Tobie oddajemy ster tej łodzi, której na imię diecezja sosnowiecka. Poprowadź tę łódź sosnowieckiego kościoła. Przeprowadź nas przez burze i sztormy. Pomóż nam cieszyć się blaskiem żywej, prostej i radosnej wiary. Mówił wikariusz i kanclerz kurii diecezjalnej w Sosnowcu ksiądz dr Mariusz Karaś. Ksiądz biskup Artur Ważny w homilii wezwał wiernych do modlitwy i włączenia się w odbudowę kościoła, w odbudowę diecezji sosnowieckiej. Chcemy być kościołem w drodze, odważnie idącym w kierunku nowej przyszłości. Nie jesteśmy kościołem, który upadł i nie może się już podnieść. Chcemy być kościołem, który doświadczywszy tak wielkich trudności, może wstać mocą krzyża Jezusa. W uroczystym ingresie księdza biskupa Artura Ważnego wziął udział nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Antonio Guido Filippazzi. Ksiądz biskup Artur Ważny święcenia biskupie przyjął 30 stycznia 2021 roku. Dotychczas był biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Hasłem jego posługi są słowa Patris Corde, ojcowskim sercem.